Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą War Hospital. W poprzednim filmie zbudowałem kamień nagrobny, który właśnie widzicie. Jest tutaj lista zmarłych żołnierzy, których nie dało się uratować. Do tego zbudowałem też zaawansowany punkt opatrunkowy. Zatrudniłem pielęgniarkę, inżyniera, zespół medyczny, chirurga. Troszkę ulepszeń zrobiliśmy i lecimy dalej. Czas już mogę włączyć. No i co my tu mamy? Dwie operacje, jedna zaraz się skończy. Jak nasz skład? Ważny pacjent. Sir, do punktu sanitarnego trafił ważny pacjent, który wymaga pana uwagi. Radzę dokładnie rozważyć jego przypadek. May I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station. Dobra. Okej. Okay. No to... kolejeczkę. No oni są operowani, więc musi poczekać, aż skończy się operacja. Minus 6 godzin. Co to jest? Trudność operacji. Nie wiem, czy ja takiego nie powinienem amputować? Do amputacji? Co my tu mamy? Sir, pragnę pana poinformować, że szeregowy Ralphie Morgan zostanie awansowany do stopnia kaprala ze względu na wyjątkowy zapał i nieugięte męstwo podczas obrony okopów. Powiedziano mi, że szeregowy Morgan samotnie utrzymywał swoją pozycję pomimo przeważających sił wroga przez ponad pół godziny, zanim przybyły posiłki. Ze względu na jego osiągnięcia zalecam nadanie jego sprawie wyższego priorytetu i zapewnienie mu szybkiego powrotu do czynnej służby. Tylko że tutaj nic nie jest... jakby ich kontuzje nie są opisane. Bo co, ja mu dam go do amputacji? I co? Jak on zdrowy może być? W sensie, no zdrowy to on nie jest. Ale wiecie, o co chodzi. A ty skąd? A, dobra, ja cię... Dobra. Myślałem, że to nowy. No dobra, zaraz będzie operowany. Aha, to mogę tak szybciej przerzucać wszystkich. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Jak pan sobie życzy, sir? Będziemy postępować zgodnie z pana wytycznymi. No i tak, trzymaj, tak, trzymaj. O to chodzi. Zaraz operacja się skończy. Operation was successful. I zacznie się nowa. I do mnie już... W sumie oddział medyczny. Personel. Mamy pielęgniarkę, która czeka. No to na oddział chirurgii chyba. Na razie na oddział chirurgii. I sprawdźmy sobie, ten jest wyczerpany. No to odpoczywamy. Ten buduje, ci robią materiały chirurgiczne. Dobrze, bo tutaj gdzieś jest personel. O, jest. No i tutaj jak sobie zobaczymy, tych co nowych, co zatrudniłem, zauważyłem, że oni mają cechy. No i właśnie. Cooper i Mitchell. Skrupulatność. Nieco szybciej się męczy, pracuje nieco wydajniej. Okej. Okay. Morale spadają z czasem, gdy pracuje w tym miejscu. Nieco lepiej pracuje, o właśnie, on, Mitchell pracuje lepiej w PS, to był punkt sanitarny. Czyli Mitchella fajnie by było tam dać. Przydział. Zasoby medyczne. Zespoły. Gdzie jest Mitchell? Akurat jest zmęczony. No dobra. Ale lecimy dalej. Lekarze nie mają cech. Pielęgniarki, o. Rita. Pracuje mniej wydajnie, inni, którzy pracują obok, nieco lepiej wykonują pracę, więc fajnie jakby Rita z kimś pracowała. Nieco szybciej się męczy, pracuje nieco wydajniej, okej. Okay. Rita musi pracować z kimś, no to przydział pielęgniarki. I tak się składa, że Rita akurat z nią pracuje. Kogo my jeszcze mamy? Pielęgniarki były, inżynierowie. Czy mają cechy? Ten nowy ma. Konkurencja. Inni, którzy pracują obok niego, gorzej wykonują pracę. Pracuje nieco wydajniej. Czyli Smith powinien pracować sam. Sprawdźmy, czy pracuje sam. Oho. Smith. Preferowany apteka.
No ale ty powinieneś sam pracować. Preferujesz sobie aptekę, tak? No to dobra, oni będą pracować we dwójkę, ale bez sensu. Odwrotnie. Nie idziesz do apteki, to co, że preferujesz aptekę? Spadną trochę morale. A tutaj niepreferowana apteka. A no to w sumie wyboru tutaj nie mam. Smith musi pracować. Smith musi pracować razem z nim. No czasami te cechy, no nic na to nie poradzę, nie? No jednak jest wojna. Dobra, jak to tutaj wygląda? Stabilnie, stabilnie. Wszyscy mają robotę, operacja, coś tam budujemy. Czy ja potrzebuję coś zamówić? Na razie chyba nie. Musimy czekać, musimy czekać. To czekamy. Przyspieszę trochę czas. Dobra. Bardzo się cieszę. O, super. Ktoś jest zmęczony tutaj. Przydział. Wyczerpana. No to Rita, będziesz pracowała sama. I lubisz pracować? Tak, lubisz w centrum rekonwalescencji. No to już. Odpocznij sobie. Tu jeszcze jest dwa. Aha, bo tu nikogo nie ma, dobra. Zobaczmy. O, ten mi się odblokował. W poprzednim odcinku miałem zablokowanego, teraz widzę, że jest odblokowany. Jak wyłączyłem i wyłączyłem, grę zadziałało. No potrzebuję tych, kurde, czeków całych. Ja wiem, że muszę też dbać o okopy. Ale na razie jeszcze kupę czasu została. Więc jest gitara. Dawać hajs. No właśnie, skoro mamy pieniążki, zwolnijmy trochę. Jakieś ulepszenia może. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Tego nie potrzebuję. Zwiad nie ma, produkcja. To już mamy zrobione. Ale jeszcze coś do tej produkcji może? To jest apteka? Apteka. Dobra, magazyn pozwala przechować 25% więcej. O, ale w sumie po co mi to? Po co magazyn? Zakład inżynieryjny odblokuje produkcję alkoholu. O, proszę. Zapewnia ciężarówkę, którą można wysyłać do zakładów na mapie zwiadowczej. Magazyn zwiększa liczbę dostępnych ciężarówek o 1. Może w tą ciężarówkę sobie pójdziemy. Destylarnia. Apteka zmniejsza koszt produkcji w zasobach. To już mamy. Nie? Odważniki o wysokiej precyzji. Zmniejszony koszt produkcji jest. I zwiększa szybkość produkcji tutaj. W aptece o kolejne 25%. No to chyba w to pójdę. Ulepszamy. Ty odpoczywasz? A wy w aptece? Chyba, że teraz nie mam podglądu. No to jeden idzie. Ale nie kłę, ty lubisz aptekę. Ty lubisz aptekę. O. No i świetnie. Możemy to przyspieszyć. Oj, wszędzie powoli są zmęczeni. Problemy powoli, problemy. Po kolei. To jest wyczerpany. Wyczerpany, zmęczony. No to akurat pójdziecie na odpoczynek po tych operacjach. Dobry, stabilny. Ale to może być też personel. Na przykład oni. No i dobra, Mitchell. A co tam było z tym Mitchellem? Będzie opis? Inżynierowie, Mitchell. Lepiej sam wykonuje pracę. No ale oni są i tak dwójkami, nie? No ale to chyba chodzi, że to jest jako jeden, nie? Parami. Muszą być. No tak, oni muszą być w parach. I tu jeszcze. A to lekarze, dobra, chirurdzy. Oni zaraz sobie pójdą odpocząć. A my czekamy. Co się dzieje? ZPO. To jest chyba ZPO. Tak. Za mało personelu? Jak to w ogóle rannych nie ma?
I no, nowi są, tak? Są nowi. Stabilny, dobry, dobry. Muszą czekać, moi lekarze muszą odpocząć. Po operacjach. Możemy przyspieszyć trochę. Żeby to szybciej poszło. Jeszcze 11 dni. Musimy przetrwać ten atak. Ale to wolno leci to u góry. Tyle czasu, tyle rzeczy się dzieje pomiędzy. Operacja zakończona sukcesem, super. Ktoś inny jeszcze zmęczony, czy co? Tu ewidentnie ktoś jest, czy to też chodzi o chirurga? No zobaczymy, jak go wyleczy, czy to zniknie jedno i drugie. Lecz, lecz, szybciej. Znaczy dobra, nie śpiesz się. Ważne, żeby pacjent był zdrowy. To jest ten w stanie krytycznym, co był. Ważny pacjent. Ej, udało się, dobra. To dlaczego mamy przydział? A, bo tu pielęgniarki są, dobra. Sorry, sorry. Ty lecisz, no do chirurgii nie potrzebujemy cię tam. Tutaj pójdziesz, na punkt, do punktu sanitarnego, bo chirurdzy muszą odpocząć. W aptece jest też zmęczony, widzę. On odpoczywa aktualnie. No to już, zamianka. Polecimy trochę szybciej. Zakład inżynieryjny? Ja tutaj coś buduję. A to tutaj się buduje. Te ulepszenie. Mamy nowych rannych. Mamy nowych rannych. Zaraz się nimi zajmiemy, nasi lekarze muszą odpocząć. Zobaczcie, ile czasu im zostało. Personel, lekarze. Gdzieś to było na... A, to tutaj było napisane. 4 godziny, 5 godzin. Oho, ho. Stan ciężki. No nic, na razie czekamy. 5 godzin, ta najszybciej. Czyli do 22. Sporo czasu. Oj, sporo. Dymi się coś. Coś się dymi. I zbudowali ulepszenie. Nie. Co ona mi gada? Aha, jest wypoczęty. No to do apteki. A jak z innymi stoimy? Wypoczęte? No to już, punkt sanitarny. Do centrum. I wy też. No to pójdźcie do... No do punktu sanitarnego. Dobra, niepreferowane miejsce pracy. Oni mieli w pojedynkę pracować. To zamianka. Nie wy, tylko wy. Nie ma preferencji, nie ma preferencji, nie ma preferencji. Punkt sanitarny. No ale punkt sanitarny i w pojedynkę? To nie pasuje. To nie pasuje mi. Pielęgniarki. Nie ma profesji, nie ma profesji. Nie pracuje tam, gdzie chce, nie ma, dobra. Preferencja profesji, przepraszam, preferencji. Inżynier. On nie chce w aptece. Zamiana. No, teraz jest cacy. Teraz jest cacy. Czekamy. Niech się dzieje. Dobra, dobra, czekam na moich chirurgów do 22. Jedzenie 81, niedługo muszę zamówić coś, jedzenia chyba więcej. Jedzenie spada. Nie wiem, czy może rację im zmniejszyć. Chociaż mam pełne ręce roboty na razie, to niech mają pełne racje. A my jedziemy dalej. Zaraz będzie... Stop. Dobra, doktor czeka. No to już.
To był on. Ciężki przypadek. Proszę spróbować go uratować. Do tego szybkie operacje panu dam. Pyk. I jeszcze jednego. A jak on wróci... Poczekamy, aż wróci. Poczekamy te półtora godziny. Idzie chirurg? Za 7 minut. I uwaga, wystartował. Wystartował. I zobaczmy sobie. 34 minuty, dobra. Do w pół do. On już czeka na nowe zadania. Oho, tu od razu, pierwsza operacja, jakiś przypał. Dobra. Sir, procedura spowodowała znaczne skażenie stołu operacyjnego. Chciałbym poprosić o dodatkową sterylizację po zabiegu. No tak, tak. Nie odmawiam, bo morale spadną. Tu rosną. Stracę... No dwa materiały chirurgiczne, trudno, oczywiście. Wyposaż, znaczy wyraź zgodę na dodatkową sterylizację. Sir, new patient arrived. Nowi pacjenci dotarli. On już jest dobrze wypoczęty, no to już. Wszyscy stan dobry? To od tych krótszych operacji, od tych szybszych. Później on dostanie jeszcze jednego. Pokaż się. Zaplanowany zabieg. Wdowiec, brak dzieci. Dobra. Mamy kogo leczyć. Oj, tu pielęgniarka zmęczona. No to już. To nie to. Przydział. Jesteś wyczerpana, Rita. No to odpocznij sobie. Tu będzie pracowała jedna na razie. Ona ogarnia. Trzech możemy w ogóle wypisać. Dobra, żołnierzu. To jest napisane w ogóle, że siła bojowa wzrasta, gdy wysyłasz żołnierzy do okopów. A, siła bojowa, no, czyli tutaj. Jest na zielono, fajnie jakby było na niebiesko, nie? Już jest. A dwóch do kwatery głównej. Ha, tutaj będą morale rosły. Tak sobie mogę podbijać morale. No ale na razie jesteśmy w połowie, więc chyba jest dobrze. No dobra, przyspieszmy to. Coś tu się dzieje. Sir, operacja była zaskakująco łatwa i pozwoliła zespołowi operacyjnemu nabrać większej wiary w swoje umiejętności. Zrozumiano, morale rosną. Cieszy mi to, żołnierzu i lekarzu jednocześnie. Chirurgu ty. Dobra. Zobaczmy, bo chyba pielęgniarka wypoczęła, co? Jeszcze nie, 2 godziny. Ale inżynier tak. I nie mam co z nim zrobić, muszę coś budować. No dobra. No to już, ulepszenia. Gdzie ta zakładka ulepszeń? Tu. Coś zbudujemy. Żoplówka, ale dobra, oddział chemiczny mi na razie w ogóle nie jest potrzebny, bo nie mam takich przypadków, ani psychiatryczny. Centrum rekonwalescencji. Plus 10 łóżek. I jedno miejsce dla pielęgniarek. Niekoniecznie. Tu mamy te zmiany, może te zmiany w końcu wprowadzę. Na razie to ostatnio bawiłem się w produkcją. Albo ten zwiad cały. Do magazynu. I chyba ten zwiad jest najciekawszy. Odważniki o wysokiej precyzji. Też to jest spoko. Mi się w ogóle kończy jedzenie powoli. Może coś właśnie... Zakład inżynieryjny. Blokuje produkcję jedzenie. Ej, to będzie potrzebne na pewno. Na razie to zrobię. Znaczy, wszystko będzie potrzebne. To bez nie mam co do tego wątpliwości. Dobra. Niech robi. To tutaj robi. W tym samym miejscu. Zakład inżynieryjny. Ale jest zablokowane jeszcze. Nie wiem dlaczego. No dobra, może jeszcze inną umiejętność trzeba rozwinąć.
Spoko, wszystko jest w pożądalu. Zaraz w ogóle będzie znowu walka na froncie. Uwaga. Sir, pacjent wykazuje oznaki dobrego samopoczucia, które pomagają mu w rekonwalescencji. Wygląda na to, że spotkał tu kolegę z innej jednostki i to spotkanie dodało mu chęci do powrotu do zdrowia. No i spoko, morale znowu do góry, minus 5 godzin. Świetnie. Znowu coś. Coś znowu. Sir, wygląda na to, że nasza diagnoza w tym przypadku była bardzo trafna. Możemy wykonać bardziej odpowiednią procedurę zamiast standardowej, aby zapewnić płynniejszy przebieg operacji lub możemy zaoszczędzić trochę zasobów. No dobra, możemy zaoszczędzić zasoby. Wykonaj procedurę zgodnie z zasadami. I tutaj widzimy co? Czas? Chyba morale. Dobra, zaoszczędźmy trochę tych materiałów. Jak można, to oszczędzamy. Wojna rządzi się własnymi prawami. To jest trzech? Jeszcze nie gotowi. Niestety, oszczędziłem medykamenty, oszczędziłem materiały chirurgiczne i zmarł. Błędna decyzja. Trzeba go pochować. Dopisać jego imię. To jest ktoś zmęczony. Pielęgniarka. To zamianka. Inżynierowie, ty jeszcze... Dobra. To co zostało zbudowane, nie? Czyli mogę produkować jedzenie? Aż zobaczę, przydział. Jest, mogę żywność. Dobra. Powoli zacznę ją produkować. Ty chcesz pracować w aptece? To tutaj. Przydałby się kolejny, ale nie mogę, bo nie mam. Nie mam tych punktów do zatrudnienia nowego pracownika. No dobra, robimy tak. On produkuje jedzenie, bo się kurczy. Na początku gry mieliśmy 150. Jedzenie mi się zaczyna kurczyć. Ale... trzeba będzie dalej budować. Tylko nie mam inżynierów. Będę musiał w najbliższej kolejności inżyniera sobie kupić. Chyba nie mogę, nie? Zaraz się przekonam. Inżynier. Tak, nie mam tych punktów. Potrzebuję dwa takie punkty. Okej. Jest tu napisane, jakie mogę dostać? Punkty personelu służą do zatrudniania nowego personelu. Zdobywane za wypełnienie rozkazów z kwatery głównej lub podczas innych wydarzeń. No aktualnie mamy tylko jedną misję, która będzie trwała jeszcze 10 dni. No to z tym składem, który mamy, musimy sobie poradzić. No to możemy przyspieszyć czas. So close to the hospital. Those bastards are violating the Geneva Convention. The cannons are not aiming at the hospital. It's at our trench lines, Major. They're German howitzers, hence the missiles seem to fall close to us. The recent bombardment got me thinking, Major. We need a specialized unit to gather information about events outside the hospital. We cannot only rely on the pieces of information from HQ. I received permission from headquarters to commission a scouting unit, but it was conditional. The scouts are to be under your command, not mine. I understand, Lieutenant Colonel. I see you're not happy with that. No, but I know better than to argue with HQ. They will send someone to lead the unit as soon as you prepare lodging for them and request their arrival. Very good. Thank you for your work and help, Lieutenant Colonel. Dodanie zwiadowców. Majorze, rozpoznanie powinno zapewnić nam więcej informacji o zdarzeniach w pobliżu szpitala oraz wskazać miejsca, z których możemy pozyskać dodatkowe zasoby. Zdecydowanie zalecam budowę namiotu zwiadowców i wniosek do dowództwa o oddział zwiadowców. Dobra. Zbuduj namiot zwiadowców i złóż wniosek o oddział zwiadowców. Robimy to. To jest misja.
Nie przekieruje mnie tam od razu? Nie. Zobaczmy sobie te ulepszenia. Nie mogę tak przejść. Namiot zwiadowców, tak? Zwiad. O to chodzi. O, za darmożkę, w sensie tylko za czas. Akurat jesteś wypoczęty, lecisz. No i gitara, tu jest ktoś zmęczony. A ty wypoczęta. Pielęgniarki mamy na zmianę, to spoko. Wysłałbym jedną ekipę, i to będą oni, do zaawansowanego punktu opatrunkowego, bo tam było przed chwilą czterech, dalej jest, tam jest więcej do przeniesienia, żeby nam się nie, wiecie, żeby nie padli. Ciężki przypadek, to niech tu zaraz skoczy i lekarz będzie bardzo wyczerpany. No to ciężki przypadek w momencie, gdy jest zmęczony. O, to ten wyżej będzie tylko wyczerpany, a nie bardzo wyczerpany. Tak? Czekajcie. A nie, to jest zbyt ciężka operacja. Odmowa czy nie odmowa? No ale to nie jest krytyczny. No próbujmy uratować tego chłopaka. Dwóch jeszcze wyleczę. I po tym odpoczynek. Dobra, to jest stan dobry, tak? Ten jest jeszcze w lepszym stanie. Dobra, to zrobimy tak i po tym też odpoczynek. Odmaszerować. Apteka. Też ktoś zmęczony. Wyczerpany. No to co? No to... odpocznijcie sobie. Ale jedzenie ma się produkować. Ale z drugiej strony, jeżeli ja zrobię ten namiot zwiadowców, dostanę pewnie te punkty personelu, bo no będzie wykonana misja. To lepiej ten namiot pierw. Znaczy, tak sądzę. Tak sądzę. Dobra, niech buduje ten namiot. A my czekamy na dalsze wydarzenia. Jest sukces, a tu coś, jakieś wydarzenie mamy. Sir, właśnie rozmawiałem z kwatrybistrzem i wygląda na to, że mamy spore zapasy alkoholu. Pomyślałem, że moglibyśmy rozdać trochę naszemu personelowi w szpitalu lub częścią podzielić się z żołnierzami na froncie. Jestem pewien, że podniosłoby to morale. Jak brzmi pana decyzja? Mamy tego alkoholu tylko 10 i jeszcze go nie produkuję. Stracę 6 alkoholu, podniosę morale. No morale 57%. Rozdaj alkoholu żołnierzom. Personel czy żołnierze? Plus 10% siły bojowej podczas następnej walki. Szczerze, następna walka jest na zielono. Rozdamy alkohol naszym pracownikom. To ciężkie czasy, trzeba pić. Dobra, tu też zmęczeni. Będzie zmęczeni, wszyscy chcą odpoczywać. Pielęgniarka. Na szczęście ciągle mam jedną na zmianę. Dwóch wypoczętych? No to już. Ty do apteki, bo lubisz tam pracować, ty nie masz preferencji, to robisz jedzonko, bo się kurczy. Bo się kurczy. No dobra. Przyspieszmy to trochę. Tu jeszcze są więcej żołnierzy w kwaterze głównej. Poproszono nas o dostarczenie większej liczby żołnierzy do kwatery głównej. Jeśli to zrobimy, otrzymamy kolejne zgody na zatrudnienie. 5. Świetnie, bo ja i tak ciągle tam do kwatery ich wysyłam. Bo z tego jest hajs. Zrobimy tą misję i to nawet teraz pewnie. Do kwatery. Pyk. Do kwatery. Pyk. Do kwatery. Pyk. 6. Jeszcze dwóch żołnierzy muszę wysłać. List osobisty. Majorze Wells, szanowni lekarze, dziękuję za połatanie mnie. Postaram się ustrzelić paru szkopów na waszą cześć. Wszystkiego dobrego. Kapral Ralphie Morgan. To jest ten chyba ważny, co go leczyliśmy.
No i morale do góry. 70%. Świetnie, morale trzymamy. Dobrze, wydaje mi się. Miałem miejsca na te zasoby budowlane, no ale ja też nie mam... W sumie buduję aktualnie, no to... Muszą się wstrzymać. No tak, muszą się wstrzymać. Przyspieszmy to trochę. Niech się trochę podzieje. Jeszcze godzinka. No jedna pielęgniarka musi tam działać. Jedna. A zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Aha, on będzie musiał... Oj, już jest stabilny, a nie dobry. To niedobrze brzmi, ale lekarze są zmęczeni. Na to... No, oni to są tylko ludzie. Oni też są tylko ludźmi i muszą odpocząć. Dobra. Sir, wstępna diagnoza była niekompletna i okazało się, że ilość odłamków pocisków ciała pacjenta jest znacznie większa niż wcześniej sądzono. To cud, że jeszcze żyje. Szanse na uratowanie są drastycznie mniejsze niż przewidywano. No i co ja tu mogę zrobić? Usuń odłamki ręcznie i widać mnóstwo gwiazdek. Pewnie się nie uda. Przerwij operację. Umrze. Mamy morale na 70%. Myślę, że mogę przerwać operację i niech lekarz leci już odpoczywać. Wiem, że straciliśmy. Ale dalej jest 70%. A chyba było 72%. To może 2% straciłem. Tutaj jakieś wydarzenie jest. Jakiś wykrzyknik tam jest. Oj, powoli. Tylko nie mogę tam pójść. Jeszcze 6 godzin. Nie mogę dać kamery wyżej. To chyba chodzi o zwiad. Na szczęście zbudujemy to za 5 godzin, czyli przed tym czasem. I będę mógł zareagować, o ile chodzi to o zwiad. No dobra, to czekajcie. Przydział. Oni są zmęczeni, no to podzielić się. Pielęgniarki wypoczęte. Na oddział chirurgii nie, bo zaraz nikt tam nie będzie robił. Pomóż tej. Rita miała sama pracować, ale no w takim położeniu no, nic z tym nie zrobię. Oni wszyscy pracują dobrze, wiecie co? 40 materiałów chirurgicznych. Chodź z apteki tutaj. Przyspieszmy ten namiot. Już jest 4 godziny. O godzinkę przyspieszymy to. Oho. Niedobór alkoholu. Nasze zapasy... A ile mam? 4. Nasze zapasy alkoholu prawie się skończyły. Sir, moglibyśmy zarekwirować droszcze z miejscowych piekarni, aby utrzymać produkcję. Czy wydać rozkaz? Morale spadną, ale zdobędę 10 alkoholi. Ja biorę, bo morale chyba mamy... Wydaje mi się, że są całkiem spoko. Nieprzydzieleni pacjenci. Sir, w punkcie sanitarnym jest wielu pacjentów, którzy czekają na pana decyzję. Decyzje dotyczące ich losu należy podjąć, zanim zaczną umierać z powodu odniesionych urazów. To jest jako misja, ta? Jako wydarzenie. Oho. Zaburzenia psychiatryczne. Tego jeszcze nie mieliśmy. Nerwica frontowa, stres lub wyczerpanie psychiczne. Psychiatrzy mogą leczyć zaburzenia psychiatryczne na oddziale psychiatrycznym. Do leczenia na oddziale psychiatrycznym wykorzystywane są środki medyczne stosowane w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych. Nie ma zbyt wielu informacji na temat przyczyn powstawania zaburzeń psychiatrycznych. Lekarze próbują leczyć objawy, ale pozwala to tylko na krótkotrwałe ich uśmierzenie. Zaburzenia psychiatryczne to niezbadany obszar dla lekarzy. Nawet w 1918 roku wielu nadal uważa, że ranni symulują objawy, aby uniknąć walki. No dobra, czyli to będę musiał teraz produkować. W aptece. No, powskakiwało trochę tych misji. No, będę musiał zrobić oddział psychiatryczny. Ale pierw muszę skończyć to budować. Ten wykrzyknik jest mi nieznany. A mamy full. Mamy full. A ci jeszcze tyle godzin? Dobra, czy jesteś w stanie krytycznym? Przyznać się. Mamy full, muszę zrobić odmowę. To jest VIP w ogóle.
Aha, tu jest zaburzenie psychiatryczne na niebiesko. Okej, dobra, to na zielono pewnie będą z urazami jakimiś po chemii. No dobra, VIP nie. Muszę zrobić odmowę jakąś. Przypadek ciężki. Jest 9. Jeszcze zmęczeni. Zaczynają się problemy. Powoli. W sumie dobrze, bo na razie to była sielanka. Sprawdźmy sobie personel. Inaczej, przydział. Oni muszą wypocząć, dobra. No tak działamy. Nic z tym nie zrobimy. Zbudujmy do końca to, co budujemy. Namiot zwiadowców. Co mówiłaś? 13 mamy na cmentarzu, 24 wyleczonych. Tu zostało 2 godziny 30 minut. Oho, tu zrobimy jedną misję. Już. Tak mi się wydaje. Do kwatery. Mamy to. Właśnie, dostałem potwierdzenie od dowódca. Powinniśmy wkrótce otrzymać zgody na zatrudnienie. Dziękujemy. Mam tylko 2 punkty. Inżynier, chodź. Zamów. Czekamy. A jeżeli zasoby? No bo w sumie tego nie mamy. Tego mam tylko 10. Ej, zamówiłbym też. Drogie. No dobra, ale zamówię 10, zanim zacznę to produkować, może się przydać. Skoro teraz takie przypadki mamy. Zamów. No i dobra, będziemy musieli czekać, aż przybędzie. Znowu 10? Muszę to powiększyć też. Ciężki. VIP będzie musiał być robiony. Ten jeszcze tylko 27 minut, no to już. VIP jako pierwszy. Oho, powoli. Pękają im głowy. Stabilny, ciężki. Ile to? 6 godzin. Ja cię kręcę. 6 godzin taka operacja. Odmowa. Dobry. Stabilny. To on szybciej wróci. Dodajmy po jednym dobrym. To już będzie wyczerpany. Ten zrobi trochę więcej. A co z tym? Chłopakiem. No dobra, na razie niech czeka w poczekalni. Doskonale, Sir. Ważne jest, aby od czasu do czasu zaglądać do pokoju sanitarnego, by upewnić się, że zawsze są tam pacjenci przydzieleni do operacji. Dziękuję, pielęgniarko, dziękuję. Nastąpiły trudne czasy. Jedzenie się robi. Szczerze, ja chyba tego nie powinienem już produkować. Aha, nie produkuje. No to dobra. Poczekajmy te 1,5 godziny i będziemy mieli namiot. Lekarz już idzie? Zaraz powinien zacząć operację. Czego on nie zaczyna operacji? Nie tutaj. No, dlaczego nie jest operacja w toku? Halo? Aha, bo nie ma nikogo w punkcie sanitarnym. Już tutaj. Tak sobie zrobię. No dawać, chirurg czeka. I VIP. Namiot zwiadowców. Dobra, złóż wniosek o oddział zwiadowców.
Czyli to tutaj? Nie. Gdzie jest w ogóle ten namiot? Gdzie on został zbudowany? A jest tutaj, dobra. Wejdź do namiotu. O proszę, patrzcie na to. Fajnie. Mam złożyć wniosek. Jest dużo wykrzykników. Ale jak złożyć wniosek? To może nie tutaj jeszcze. Przydział. Też nie tutaj. Ulepszenia. Buda. Rozbudowa. Ulepszenie. Dobra, jeszcze nie wiem. Dobra, wchodzimy do namiotu. Na południe od szpitala widać dym. Należy wysłać oddział zwiadowców w celu zbadania sprawy. Batera główna wysłała list gończy za dezerterem, francuskim lekarzem wojskowym. Nasi zwiadowcy zostali poproszeni o pomoc w poszukiwaniach. Ej, to może lekarza dostanę? Czy nie? Dobra. Wejdę w to. Przydziel. Ale ja nie mam zwiadowców, właśnie. Złóż wniosek o oddział zwiadowców. Gdzie ja mam złożyć ten wniosek? Oddział zwiadowców. To było napisane w oddział zwiadowców. Zaraz to muszę rozkmienić. Personel zwiadowcy. Nic tutaj nie ma. Chyba, że... Pociągi. Personel. Lekarz. Z zespół medyczny. Jest zwiadowca. O, pierwszy jest za darmo. O to chyba chodziło. Nie? Niestety. A, bo tam odmowa była, dobra. To może on musi... pierw przybyć, kurde. Do mnie tutaj. Przydział. Co tu się dzieje? Pielęgniarka zmęczona. Out. Dobra, wy jesteście wypoczęci. Na razie więcej jedzenia. A Smith, pójdziesz budować coś. Zaraz się zastanowię. Zaraz się zastanowimy. Co zbudujemy kolejne. Zwiat. Teraz będziemy robić powoli zwiat. Warunki mieszkalne. Ciężkie decyzje. Odblokowuję pożywne racje żywnościowe, ale ja alkoholu jeszcze tak bardzo nie robię. Zmiany. Tutaj nic nie potrzebuję. Oddział chirurgii zmniejsza trudność operacji o 25%. Zmniejsza trudność operacji na oddziale chemicznym też. A, miałem oddział psychiatryczny zbudować. Dobra, już sprawa załatwiona. Ulepsz. Aha, oni coś robią. Ty. Ile? To jest tylko jedna godzina? Ja dobrze widziałem? Tak. No ale dobra, kochani. Ja tak bym sobie skończył odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema.